Budowa obwodnicy łączącej drogę wojewódzką 728 z drogą krajową 42 na terenie gminy Końskie może ruszyć jeszcze w tym roku. Tak zwana północna obwodnica Końskich miałaby prowadzić od Kornicy, przecinając drogę wojewódzką 749 między Rogowem i Młynkiem Nieświńskim aż do drogi krajowej 42, tuż za miejscowością Piła. Przypomnijmy, że kilka lat temu gmina Końskie ze swoich środków przygotowała dokumentację techniczną, uzyskała wszelkie pozwolenia i zgody na realizację takiej inwestycji, tym samym pozostawiając wszelkie możliwości w zakresie podjęcia robót dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Myśmy już przekazali do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich studium wykonalności dla tej inwestycji, koncepcję uzgodnioną i rozwiniętą oraz program funkcjonalno-użytkowy. No to wydaje się, że przynajmniej ten pierwszy odcinek, a początek trzeba zrobić, czyli ten fragment obwodnicy, który będzie zaczynał się na drodze 728 na wysokości Kornicy do drogi 749 między Rogowem a Młynkiem Nieświńskim, może wkrótce czekać budowa. To jest w szczerym polu. Jeżeli tam już wjadą maszyny, to mam nadzieję, że raczej szybciej niż później ten odcinek powstanie. Celem budowy obwodnicy jest odkorkowanie centrum miasta od ruchu tranzytowego. Jak udało nam się dowiedzieć, na temat tej inwestycji trwają zaawansowane rozmowy na szczeblu ponadregionalnym. Bardzo dobrze zapowiadają się rezultaty rozmów w sprawie rozpoczęcia budowy tzw. północnej obwodnicy Końskich. Jeżeli dobrze pójdzie, nie uprzedzając faktów, to możliwe, że jeszcze w tym roku zaczną się prace nad dokumentacją techniczną i budową na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Miejmy nadzieję, że te zapowiedzi bardzo szybko przerodzą się w realizowany projekt. Do tematu budowy północnej obwodnicy Końskich będziemy powracać.